I kolejny borowik na suchej, na suchym brzegu przy drodze. O, i tu jeszcze jeden bąbelek, ale o, mięciutki właśnie, wyschnięty, nie ma wilgoci i się nie rozwinął. O kurczę, chyba tam z daleka zauważyłem jakiegoś pięknego borowika. Zaraz biegnę tam. Nie wiem, czy mnie wzrok nie myli, ale rzucił mi się od razu w oko. Tak, jednak się nie myliłem. Kolejny. Zobaczcie. Ładny. Śliczne są te borowiki. Te grzybki, które tak do słońca rosną, częściowo są robaczywe, ale coś zawsze da się wykroić. No, czym wyżej w górę, to grzybków troszkę mniej. Widocznie przy potoku, gdzie więcej wilgoci, to więcej ich rosło. Teraz troszkę w górę podążam i zauważam, że mniej już ich się trafia po drodze. Nie wiem jak wy, ale ja najbardziej lubię zbierać grzybki jesienią. Wtedy jest 100% pewność, że grzybki całe zdrowe, a te niestety przy czyszczeniu przekrawam. No i częściowo albo kapelusik z robaczkami, albo trzonek. I w końcu są piękne borowiki sosnowe. O, tutaj jeden się ukrył. Ale o, mięciutki. Drugi tutaj. Tu jest taka stara sosna, pod którą zawsze zaglądam, jak jestem w lesie. Bo jesienią przepiękne, takie grube borowiki rosną. I znowu stara droga. W kolejnie po traktorze, gdzie wilgoć się utrzymuje, ale coś by świdrowało nóżkę. O, i kilka kroków wyżej kolejny. Zobaczcie, jak na suchej drodze grzybki wyrosły. Ile siły włożyły, żeby się przebić przez taką suchą glebę. O. Wyłączyłem nagrywanie ponownie, a tu jeszcze grzybki rosną w tej samej okolicy. O, i muchomorek taki piękny. Przestał padać deszczyk. Myślałem, że mocno wleje. To niestety tylko liście zwilżyło. Ale skoro taka susza i grzybki rosną, to mam nadzieję, że jeszcze coś będzie. Wzrok coraz bardziej się wyostrza. Zobaczcie, jak się tu skamuflował pod korą. Jak wyrasta sobie. Troszkę chyba wilgoć tu wyczuł. I sobie rośnie. Borowik piękny. I znowu borowik. Nie widać innych grzybków, sporadycznie jakieś gołąbki, których nie zbieram, ale coraz częściej borowiki się pojawiają. Jak to zazwyczaj bywa, obróciłem głowę i kolejna sztuka. I znowu cud natury, spod korzeni pięknie wyrasta. Nie wiem, czy mi się uda wydobyć. O, mróweczki są. O. Kurczę, już mnie czerwone mrówki pogryzły. Tylko włożyłem rękę. Miały gniazdo tutaj. Zaraz przykryjemy z powrotem ich, żeby nie było, że niszczę. Ale już piecze. Jednak czerwone mrówki są najostrzejsze.
tamtego z podkorzenia przed chwileczką rozkroiłem całego. Jest cały, zdrowiutki, ani śladu jakiejkolwiek obecności, czy to larw, czy jajek. I ponownie na skraju drogi, o, już bym przydeptał, jeszcze malutka żabka, borowiki, ceglastopory rosną. O, takie piękne, dorodne. I tak wzdłuż na drodze usypane. Tam powyżej jeszcze, o kurczę, co krok to? To grzybek. Jeden, tu jest kolejny. Jak on tu rośnie? Ten już taki zjedzony, ale tu takie piękne trzy w skupisku. I na koniec chciałem zostawić te, które tam rosły w oddali, borowiki. Piękne, zobaczcie, jak sobie rosną. Jaka rodzinka. Troszkę takie przerośnięte, ale oby się okazały zdrowe. Jeden. Dwa, trzy. Cztery. I piąty. A jeszcze pajączek siedzi. I tam poniżej jeszcze ceglastopory są. Troszkę objedzony. Jeszcze jeden. A nawet dwa. Ale ten już taki obskrobany mocno. W tym zakątku lasu jednak grzybiarze już chodzili, bo widać krojone grzybki, ale wiadomo, wszystkiego nigdy nie da się wyzbierać. Te borowiki z ciemnymi kapelusikami są piękne. I znowu piękniś z ciemnym kapelusikiem. Wcześniej natrafiłem w miejsce, gdzie przerośnięte takie kapelusze o średnicy 20 kilku centymetrów borowików usiatkowanych, ale wszystko skapciałe, takie aż się rozlatywało. I znowu na starej drodze taki piękny grubasek. Zobaczcie, jaki śliczny. I znowu borowik, obok prawdopodobnie masłoborowik, ale jakiś taki zjedzony już cały. Ten też troszkę obgryziony. I takie malutkie. Obok ciemny kapelusik brązowy. Troszkę już późno, bo to po pracy pojechałem. Zaczyna się ciemno robić w lesie, coś jeszcze widać, ale powolutku trzeba będzie chyba kończyć. W tej chwili jestem w całkiem innym zakątku lasu. Sporo jest borowików ceglastoporych. Zbieram je oczywiście, ale nie nagrywam. Tylko borowiki szlachetne. I znowu mamy kolejnego. Ale jakiś taki omięciutki chyba jest. Zaraz go sprawdzimy. Pokażę wam, jak niektóre grzybki wyglądają. O, żuczek go wyświdrował w środku. A przekroimy go na pół. O, niestety. Częściowo nóżka już jest robaczywa. No i tak jest właśnie z niektórymi grzybkami. Jeden jest calutki, zdrowy, jeden jest robaczywy. Tym razem trafiłem na taką oto rodzinkę.
jeden, drugi. Tutaj mamy kolejnego, ale malutkiego. Weźmiemy te większe. O. Jak już wiecie, z poprzednich filmów w moich okolicach grasują niedźwiedzie. Także zawsze oczy trzeba mieć wkoło głowy. Tutaj coś się przebija. O, jest kolejny. Ale niestety mięciutki. Ponieważ... O, jeszcze jeden. W ostatnim czasie sporo niedźwiedzi właśnie się tu przewija. I większe, i mniejsze. I znajomy myśliwy pokazywał mi filmiki, jak na fotopułapce podchodzą do karmisk na łatwe jedzenie, wyjadają kukurydzę.